Czyli witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i w tym mieliśmy sobie tworzyć cały ten menu kontekst, który poprawia nam działanie naszego hamburger buttona, czyli kiedy klikamy sobie na hamburger button, to nasze menu wyjeżdża. Tą informację zapisujemy w kontekście, no i dzięki temu możemy lepiej na tym działać. Cały ten sposób oparty jest na artykule pewnego jakiegoś ziomka, nawet nie pamiętam co to już było, natomiast ja ten odcinek już kiedyś nagrywałem. On na moim kanale się znajduje. Ten odcinek nazywa się tak, jak tutaj widzicie i po prostu postanowiłem, że nie będę nagrywał tego drugi raz, a ten odcinek, który słyszycie teraz, to jest po prostu przypomnienie, że coś takiego już na tym kanale się znajduje. No i w tym odcinku pokazuję Wam całą mechanikę działania właśnie tego kontekstu. Zamysł tego jest bardzo prosty, no ale o wszystkim dowiecie się w tamtym odcinku. Także lećcie już tam, nie traćcie czasu, a ja dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!